Na terenie Szkoły Podstawowej numer 33 w Miechowicach działa już Extreme Park Grizzly, powstały w ramach zeszłorocznej edycji Bytomskiego Budżetu Obywatelskiego. Tak od słowa do słowa, gdzieś tam padł jakiś pomysł, że może właśnie zbudowalibyśmy, e, zbudowalibyśmy taką bazę, gdzieś tam troszeczkę może na... Fali tej popularności programu Ninja Warrior, gdzie tutaj zawodnicy biegają, są super sprawni. Dzieciaki u nas w szkole też są naprawdę niesamowicie sprawne, ponieważ trenują, że osiągają spore sukcesy. Mamy różne inne sekcje, w których też dzieciaki się spełniają. No i stwierdziliśmy, że to będzie pasowało do naszej szkoły. Na projekt zagłosowała aż. 1573 mieszkańców, którzy dziś mogą z powodzeniem korzystać z bogato wyposażonej przestrzeni do ćwiczeń, zabawy i relaksu. W trzech strefach aktywności będą odbywały się także zajęcia wychowania fizycznego. Cały sprzęt, który tutaj został zamontowany wzbogaca bazę naszej szkoły, tym bardziej, że mamy w szkole klasy sportowe, mamy też przedszkole w naszym budynku, więc jest to infrastruktura, która na pewno Całej młodzieży będzie dobrze służyło. W obecnych czasach coraz więcej dzieci czasu spędzają przed komputerami, więc dobrze jest zapewnić im też jakąś alternatywę i możliwość ruchu. Budowa i profesjonalne wyposażenie nowej przestrzeni rekreacyjnej przy ulicy Matki Ewy kosztowała 375 tysięcy złotych. Nazwa projektu bardzo poważnie brzmi Extreme Park Grizzly, ale tak naprawdę to jest obiekt dla każdego. Bo przecież i plac zabaw dla dzieci, a również strefa seniora, także i trochę ekstremalnych sportów, ale przede wszystkim kolejny obiekt w dzielnicy i w naszym mieście ogólnodostępny, sportowy, rekreacyjny, także bardzo się z tego cieszymy.